Dzień dobry, witam Was serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na spojrzenie z trochę innej perspektywy na opisane przez Cialdiniego wzajemne oddziaływania. On odnosił swoje zasady właściwie do sprzedaży, do marketingu, ale dzisiaj spojrzymy na nie z innej strony, ze strony takich kontaktów interpersonalnych oraz relacji. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszam. Robert Cialdini opracował swoje zasady na potrzeby zwiększenia efektywności sprzedaży. Na potrzeby handlowych działań wykorzystywane są one również w marketingu. Ale czy wiesz, że tak naprawdę możesz je również wykorzystać lub być pod ich wpływem również w sytuacjach towarzyskich? Chcesz wiedzieć więcej? No to idziemy dalej. Robert Cialdini wyodrębnił następujące zasady na potrzeby kontaktów interpersonalnych. Po pierwsze, reguła wzajemności. Kolejna to reguła lubienia, reguła autorytetu, reguła niedostępności, społeczny dowód słuszności, a także reguła zaangażowania i konsekwencji. Teraz króciutko omówimy sobie każdą z nich. Reguła wzajemności. Znasz to, kiedy trudno Ci odmówić komuś, kto był dla Ciebie miły? Jeśli masz sąsiadkę, która zawsze jest dla Ciebie miła, zagadnie w windzie, jak Ci minął dzień, a któregoś razu poprosi Cię, żebyś wyszedł z jej psem, bo się gorzej czuje, jak zareagujesz? Ta reguła działa na zasadzie wymiany dóbr, przy czym nie muszą to być dobra materialne. Musisz pamiętać, że nie każdy, kto jest dla Ciebie miły czy uprzejmy, będzie czegoś od Ciebie chciał, ale musisz pamiętać, że podświadomie czujesz wobec takiej osoby dług, czujesz zobowiązanie. Ważne jest to zwłaszcza w bliskich relacjach, w których z założenia nie liczymy kosztów i strat, ale w przypadku manipulatorów ta zasada może mieć dla Ciebie złe skutki. Reguła lubienia. Jest ona nieco zbliżona do opisanej powyżej. Zakłada, że trudniej jest odmówić osobie, którą się lubi, a kiedy darzysz kogoś sympatią, jeśli jest dla Ciebie miły, to raz, a dwa, kiedy jest dla Ciebie w jakiś sposób podobny. A kiedy tak się dzieje? Wtedy, gdy spotykasz osobę o podobnych zainteresowaniach lub poglądach. Szczególnie ważna jest to informacja na początku związku, kiedy dwie strony starają się znaleźć jak najwięcej punktów wspólnych i niejako potwierdzić, że faktycznie się lubią. Warto mieć oczy szeroko otwarte i być szczerym na etapie poznawania się. Nie kłam, że lubisz komedie romantyczne tylko dlatego, żeby zyskać sympatię, ponieważ na dłuższą metę to nie zadziała. Reguła autorytetu. Najczęściej w relacjach spotykamy ją w rodzinach oraz w szkole. Rodzice, dziadkowie, nauczyciele. Dzieje się tak dlatego, że zakładamy wiedzę i doświadczenie innych i często nie weryfikujemy tego stanu rzeczy, co jest dla nas wygodne, ale często nie pozwala na rozwój. Czasami taka sytuacja ma miejsce w związkach, kiedy jedna strona jest starsza lub ma większe doświadczenie. Taka sytuacja może prowadzić do ograniczenia patrzenia na związek tylko z jednej perspektywy, a spojrzenie z różnych punktów widzenia może go przecież wzbogacić. Często sytuacja stosowania zasady autorytetu może prowadzić w związkach do nadmiernych zależności oraz do mocno jednostronnej relacji. Reguła niedostępności. Najbardziej cenione są rzeczy oryginalne, niebanalne. Podobnie sprawa ma się z ludźmi. Jeśli ktoś wydaje nam się nieosiągalny, niedostępny, może to powodować nasze zainteresowanie. Taka sytuacja może być niebezpieczna w związkach, bo jeśli nie poddamy jej weryfikacji, możemy rozbić inny związek, zdobyć upragnionego partnera i szybko znudzić się tą zdobyczą, patrząc na niego przez pryzmat jego osoby, a nie zasady nami kierującej. Podobnie jeśli próbujesz grać niedostępnego w celu podniesienia swojej atrakcyjności, możesz stracić ważną relację. Nie każdy chce grać w tę grę. Społeczny dowód słuszności. Jeśli jesteś niepewny swojej decyzji, zwracasz uwagę na ogół. Niebezpieczeństwo w odniesieniu do związku może pojawić się wtedy, gdy czujesz presję otoczenia albo sam uważasz, że to już najwyższa pora, albo wszyscy w Twoim wieku. Inną trudną sytuacją może być tkwienie w toksycznej relacji, bo nie wypada. Często za populistycznymi sloganami nie stoją żadne statystyki, lecz po prostu przekonania. Reguła zaangażowania i konsekwencji.
Warto mieć ją na uwadze w kontekście swojego związku. Ludzie chcą uchodzić za konsekwentnych, dlatego często trzymają się nawet błędnych decyzji. Taka sytuacja może być trudna w przypadku, gdy chcemy przerwać toksyczną relację. Wówczas może okazać się, że nie chcemy wyjść na niekonsekwentnych, przyznać się do błędu. Warto mieć na uwadze, że ta zasada może mieć miejsce i należy brać różne argumenty pod uwagę, by spojrzeć na sytuację bardziej obiektywnie. Z drugiej strony, podjęcie decyzji o wejściu z kimś w związek może pociągnąć za sobą większe zaangażowanie. Wzajemne oddziaływania opisane przez Cialdiniego miałeś okazję obejrzeć w kontakcie międzyludzkim, bliskich relacji, w takich kontaktach blisko interpersonalnych. Teraz już wiesz, jakie zasady mogą rządzić Twoimi bliskimi relacjami. Mając tę wiedzę, możesz świadomie wybierać, którym z nich się poddasz, a które będziesz stosować. Życzę Ci trafnych wyborów wynikających ze świadomości oraz satysfakcjonujących relacji międzyludzkich.